plan Activision, ten powrót do II wojny światowej nawet się udał. I muszę przyznać, że naprawdę udał się. Bez żadnej ironii, naprawdę się udał. Tak, po dosyć zhejtowanym zwiastunie Infinite Warfare, czego ja kurwa nie rozumiem, bo powiem szczerze, że gra całkiem nieźle się zapowiadała, no chyba że nie każdemu pasuje futurystyka w Call of Duty, mi jakoś to specjalnie no nie przeszkadza. Zwłaszcza, że Infinite Warfare okazuje się chyba na jedną z bardziej niedocenionych części serii, bo przynajmniej mamy bohaterów z krwi i kości, a nie w Black Ops 3, kurde, postacie głównego bohatera, która nazywa się gracz, koniec, kropka, jakieś dziwne twisty fabularne, które nie dałoby się w ogóle rozumieć, że nawet sam Hitchcock zastanawiałby się za grobu, co tu się odpierda. Ale dobra, i tak Activision musiałby wrócić wtedy do starych czasów, jaki była II wojna światowa. Dokładnie. Call of Duty nazywany też był trochę też inaczej, Medal of Honor Killer. I ten słowo killer nie wzięło się znikąd i... Tak, bo oczywiście Call of Duty oczywiście został stworzony przez byłych pracowników Dreamworks Interactive, które stworzyło Infinite War. I powstał pierwszy kod z drugowojennym settingiem, który robił wszystko lepiej od Medal of Honor. Plus oczywiście pierwszy raz można usłyszeć gwiazdę światową, jaką był oczywiście Jason Statham, którego można kojarzyć z kultowej już trylogii Transportera. No i oczywiście lepszy model strzelania, co sprawiło, że właśnie to słowo Medal of Honor Killer nabierał znaczenia, bo oczywiście seria Medal of Honor po prostu słabła. A i przy okazji gwoździem do trumny jest oczywiście nowy konkurent, którego kompletnie nie pasuje, czyli Battlefield. No bo halo, jak można to porównywać? Kod skupia się wyłącznie na kampanii, a multiplayer jest uproszczonym deathmatchem, gdzie średnia żywotność to 30 sekund, a Battlefield skupia się na bardziej multiplayerowych komponentach. No z kijał fabułą, no chyba że mówimy o serii Bad Company, to wtedy zwracał honor. Ale tak to się skupiało to na ogromnych mapach i oczywiście realizmu wielkich bitew. I tak, oczywiście w zeszłym roku chciał pokazać kodowi II wojnę światową. No ale coś nie pykło. I niestety było to failem. Gra sprzedała się kiepsko. Recenzenci co prawda chwalili, ale gracze no niestety zarzucali jej m.in. poprawność polityczną. A co z Call of Duty? No tutaj emocje już były bardziej chyba radujące i nie doszło do fali hejtu. Pewnie dlatego, że Cold War tu nie jest grą, która jest wierna realium historycznym. Serio, Call of Duty nie bawi się wcale w odtwarzanie w historię. Najczęściej są to oczywiście fikcyjni bohaterowie. A poza tym poprawności politycznej nie ma. Normalnie można zobaczyć swastykę, ale koniec tego gadania. Przejdźmy do tych trzech punktów, czyli kampania, multi oraz zombie. Tak, oczywiście zaczniemy od kampanii i jak zawsze będzie oczywiście recenzja bardziej bezspoilerowa ze względu na to, że bardziej spoilerową część zobaczycie rzecz jasna na karcie z serii Zagrajmy w Call of Duty World War II. W kampanii, rzecz jasna, wcielamy się oczywiście w szeregowego Danielsa, który oczywiście zaczyna się oczywiście słynnym już i niestety oklepanym bitwą o Normandię. No, zastanówcie się, ile już taki motyw się pojawiał. Chciałbym coś świeżego, nie wiem, może Pacyfik na przykład dla odmiany, ale bez różnic. Naszemu Danielsowi towarzyszą nasi towarzysze Zussman, Pearson czy Tucker, który po chwili oczywiście ginie. No, miało być jak najmniej spoilerów, ale dobra. No i oczywiście gra jest tak samo jak inne poprzednie części, oczywiście FPS-em, który oczywiście, co ciekawe, został wzbogacany o pewną rzecz. Poza tym, tak, wróciły z pierwszej części klasyczny już system apteczek, który oczywiście trzeba zebrać lub poprosić Zussmana o dostarczenie. Oczywiście o naszych kompanach zaraz będzie mowa. No cóż, wspomniałem już trochę o naszych towarzyszach, którzy oczywiście dają nam apteczki, amunicję, namierzają wrogów, czy dają oczywiście granat dymny, by oczywiście rozkazać wyeksterminować wszystkich szkopów. Tak, używam słów szkopów, bo bohaterowie rzecz jasna też używają. Ale też warto zaznaczyć, że co jakiś czas pojawiają się jakieś rozmaicenia. Dwa razy były sekwencje pościgowe z uproszczonym do granic możliwości modelem jazdy, a raz była nawet jedna misja szpiegowska i były też momenty, gdzie kot zabierał się w skradanie się. Chociaż na szczęście nie jest to tak karalne, ale z drugiej jednak strony wyczyn jest bardziej nagradzany. Mimo wszystko. Ale w ogóle w Call of Duty to skradanie nie jest jakieś obowiązkowe, tylko po prostu jest lepiej nagradzane. Skracając oczywiście to wszystko, kampania oczywiście jest nawet całkiem fajna. Historia jest nawet interesująca, a bohaterowie nie są napisani rzecz jasna z kartki papieru. I tu zmoczonej, tak jak w Black Ops 3, więc tutaj jest o wiele większy progres. Zdecydowanie, więc tutaj w kampanii daję tam naciąganą 8 i przejdziemy do multiplayera. Jeśli chodzi o multiplayer, to oczywiście jak zawsze jest dobry, aczkolwiek w odróżnieniu do Infinite Warfare, oczywiście pozbawionego rakietowych skoków czy łażenia po ścianach, bo wiecie, tego nie było w II wojnie światowej, więc zachowajmy chociaż odrobinę realizmu. Ale wracając, oczywiście multi jak zawsze bawi. Chociaż moim zdaniem raczej nie aż tak. Poza tym raz miałem okazję jeszcze ograć najbardziej kuriozalny tryb tego wszystkiego, czyli oczywiście, kurwa, zabawa w hide and seek, tylko że ty jesteś ekswizytem, a oni do ciebie strzelają. No, beka w chuj, kurwa. No ale nie ma to znaczenia. Jest oczywiście multum trybów, tak jak w poprzednich częściach, ale wszyscy i tak wybiorą deathmatch, bo wiecie, jest więcej chętnych. Chociaż serwery i tak nie są w najgorszej kondycji i zawsze można napotkać szarą duszyczkę, która zagra dla odmiany co innego. Ogólnie mówiąc, multiplayer wypada jak zawsze dobrze i dalej sprawia frajdę, chociaż nie aż taką jak w Infinite Warfare, czy teraz w Black Ops 4, więc tutaj znowu obniżona ocena do 7 punktów i przechodzimy do trybu zombie. Deathmatch drużynowy. Naprzód, zająć pozycję! Wrogowie w drodze! O! Poważne straty! Dobra. Zmusiliśmy ich do ucieczki, zabić ich wszystkich! Ze skillem na tym poziomie, no. Suć blisko i jestem jedną grobą, nogą w grobowcu. No do dwóch gości też, żeby sobie dobijali. Dwóch godzin się nie uda. Kuźba. Łaj. O nie! aut, kurde, zobacz, to był róg, kurwa. Tak. Zabiłem go piąstką! O! No już widzę, że lepiej słyszę. Jakby to powiedzieć... No kurde... No coś nie poszło mi ten tryb zombie. Oczywiście nie oznacza to, że nie da się zagrać po sieci, wręcz przeciwnie, niestety miałem chyba nieprzyjemność grać w momencie, kiedy nie było w ogóle możliwości dostania się do serwerów. Ach, ale warto go oczywiście omówić. Ogólnie tryb zombie w World War II to nic innego jak reboot, remaster trybu zombie w Call of Duty World at War, które oczywiście swoją drogą jest pierwszym trybem zombie, jaki pojawił się w tej serii i który co prawda nie jest jakiś innowacyjny, nie był, ale sprawiał dużą frajdę i ciepło się przyjął. Ach, szkoda tylko, że tego pierwszego trybu nie mogli ograć Niemcy, któremu ten tryb usunięto z ich wersji gier. I pewnie muszą ściągać od nas z Polski kupować, hehe. Nieważne, ale... I tak wypada to lepiej niż, no, nieco rozczarowujący tryb w Black Ops 3. Można by powiedzieć, że klimat nazi-zombie z World at War tam został po prostu. Niestety tam są oczywiście dwa mapy i one wypadają całkiem dobrze. Jedna jest oczywiście ta standardowa, oczywiście. Standardowo też można dokupić w formie DLC, ale oczywiście tej zawartości nie ocenię, skupiamy się na podstawce, ok? No i druga taka bardziej na przetrwanie, gdzie mamy niestety dostęp do 3 broni na krzyż. No oczywiście mamy standardowo power-upy, a w tej pierwszej mamy dostęp rzecz jasna do rozwiązywania zagadek, by przejść do kolejnych etapów oraz odblokowywania kolejnych bram. Niestety wadą tego trybu tu jest oczywiście brak funkcji oczywiście odnowienia barier, które oczywiście po części sprawiałyby, że tą fazę można grać dłużej. Fakt, że gra powoduje hardcore, że staje się to bardziej hardkorowe, ale niestety to jest o tyle przytłaczające. Serio, nie umiałem znaleźć skryptu odpowiadające za przypinanie desek z powrotem do dziury, aby zombiaki rzecz jasna nie wyłaziły. I niestety, jeżeli ktoś by chciał dłużej przetrwać te fale, to nie ma takiej opcji. Niestety. I to może troszeczkę burzyć ekosystem trybów zombie w kodzie. Ale mimo wszystko jest dobry. Nie jest wybitny, ale przyjemnie się grało samemu. Oczywiście, jeżeli udało wam się dostać się do trybu zombie bez takich problemów, to możecie mi napisać w komentarzach, jak to się grało. Ogólnie tryb zombie jest oceniony na, no, 8. Ale do rzeczy, ogólna ocena to jest oczywiście 7. Taka jest wystarczająca. Całkiem to jest udane. Kampania jest o tyle ciekawa. Ma charyzmatycznych bohaterów. W multi za bardzo tutaj się nic nie zmienia. A tryb zombie oczywiście, no, jest tylko reskinem z nazi zombie z World at War. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.